Cześć, z tej strony Addet. Dzisiaj bitwa na AMX-ie 30. Prototype. Bohaterem bitwy jest Hero of Justice. Karelia w trybie szturmu. Losowanie na topce. Na topce. Chłopaki tylko potrafią grać jak są na topce. No ale może te dwie artylerie u przeciwników ostudzą zapędy naszego bohatera. Zobaczymy. W każdym razie mamy tutaj obronę. No i najlepszą obroną jest atak i nasz bohater jedzie pokampić się 5 metrów od spawna. Dobra, nie. Rusza do przodu i nawet nie czeka na wsparcie. No dobra. Zobaczymy, jak się to zakończy. Zajęcie kluczowej pozycji na początku bitwy jest kluczowe. No to wiadomo, kluczowa pozycja, no to wszystko jest kluczowe. Dobra. Co my tu mamy? Przeciwników nie widać, wsparcia nie widać. Nic nie widać. Nasz bohater nerwowo macha tym celownikiem. No i cóż, czekamy. 2 godziny później. 3 godziny później. 4 godziny później. A przeciwników nie ma. Gdzie się podziali? Na drugiej flance dopiero pokazał się jeden czołg przeciwników. Czyli cała chmara przyjedzie tutaj. Ale kiedy? Czy oni wiedzą, że muszą atakować? No, tych paru śmiałków na zerówce chyba wie. No i jest, wynurza się Karnewon. No, od razu taka silna maszyna w polu widzenia. Karnewon strzela. Z czego to? Ojej. Przeciwpancerny. Jakie on ma działo? Wiedziałem, że ta powtórka musi być jakaś trefna. Karnewon na stokowym dziale. Normalnie. Nie wiem. Jeszcze obieg 257 na stoku, może Tortek na stoku. Ferdynand na stoku i dlatego ta bitwa jest przyzwoita. No właśnie, właśnie. Ja te 7, no zobaczymy. Nasz bohater teraz gra na wieżę. Oczywiście, nie no, teraz AMX ma jakąś tam wieżę. Nawet. Ma świetną depresję przede wszystkim działa. To nie jest Leopard prototyp, którego jednak poprawili. Teraz jest całkiem przyzwoitą maszyną. Tutaj możemy się ładniej wychylać. Mamy tutaj Ferdka. Ale właśnie, co jest lepsze? AMX czy Leopard PTA teraz? Teraz nie wiem. Chyba jednak mimo wszystko AMX. Ferdynand Królewski. Mówiłem, że musi mieć stokowe działo. Ja pierdziu. Normalnie masakra. Masakra. A tego nie wiedziałem. No, naprawdę nie zdawałem sobie z tego sprawy. Po prostu powtórka razy 5 obejrzałem i tyle. Koniec. Nie zwracałem uwagi na takie szczegóły. Dobra. Dobrze, że jako wsparcie przyjechał ten komet, porobił tego Ferdynanda, zakręcił nim, dzięki czemu ten Ferdynand był łatwym celem, chociaż i tak trudny do zdjęcia nie był. No, ze stokowym działem to Hero nawet by na niego wyjechał bez problemu, a komet biedny tutaj dostał jeszcze od artylerii. No, na zerówce dzieje się dość ostro. Tam jest cała masa przeciwników, więc nie ma co się zastanawiać. Trzeba ruszyć do przodu, może tego TVP-ka wyświecić. Może zdjąć artylerię. Nie wiem, tam dokładnie nie widzę na minimapie, ile tam czołgów przeciwnika ciśnie naszą bazę. No ale z jednym czy z dwoma przeciwnikami Hero sobie poradzi zapewne w tym miejscu. Na TVP-ka nie ma przestrzału w tej chwili. Może podjedziemy wyżej, może uda się wyświecić kamperów. Mamy tutaj jakiś kamperów. Komet nas ostrzegł o tym, przypłacił to ostrzeżenie życiem. O.
troszeczkę to działo skupia, mimo wszystko. Jeżeli machamy celownikiem. Nie jest jakoś super celne, chociaż daje radę. No musimy się tutaj schować, może coś na półeczce wyświecić, ale przede wszystkim zdjąć tego TVP-ka, który świeci nam bazę, świeci V-kę. No, a za to... O, tortek wykryty. To już niedobrze. Chyba, że też ma stokowe działo. Okej. Dobra. Chowamy się przed tortkiem. Za chwilę na plecy nam wyjedzie centek pewnie. Hiro nie wie, co robić. No cóż. Tak to jest. Tak właśnie nuby mają. W pewnym momencie nie wiedzą, co robić, jak rozwiązać dane zadanie taktyczne. Czy pojechać po tortka, czy schować się w jakiejś dziurze i czekać, aż team zrobi robotę za nas. Hiro wybrał ten wariant drugi. Czyli poczekał, aż team zacznie wygrywać i wtedy dopiero ruszył. Takie zachowanie typowo botowskie. Znaczy wotowskie. Jest TVP-ek. Jedna pestka wklejona. Nawet nasz bohater się nie zaświecił. To jest dość spora odległość. TVP-ek się chowa za kamieniem. No i może zaświecimy tego tortka dla naszej drużyny. Przecież to nasza drużyna nam wygrała bitwę, więc coś się tej drużynie należy. Zobaczcie, skupia działo, skupia. Jak skupi, to jest dobrze, ale jeszcze trzeba skupić właśnie. M12, artyleria tutaj tak, na otwartym terenie, na półce. No proszę. A tortek? No jest, stoi dalej. Czemu nasz bohater gąski mu nie założył? Tego nie wiem. Błąd. Trzeba było próbować. Zresztą, no, tortka strzelił, no... Nie, to się tak nie robi. Teraz nam fraga ukradnie, artyleria. My się strzelamy. Co on ma? Stokowe działo! Wiedziałem, ta bitwa jest ustawiona. Wiedziałem. Tortek, to jest trzeci pojazd, który jest na stoku. Ferdynand na stoku, Karnewon na stoku, Torto jest na stoku i jeszcze Centurion może. Niemożliwe. Wstydziłbyś się, Hiro, taką bitwę przysyłać. Przecież tu oklepujesz. Nie dość, że słabszych graczy, to jeszcze będący na stoku. No, dopełnieniem tego byłoby, gdyby strzelali jeszcze na tych stokowych działach z pocisków odłamkowo burzących. No tak nie jest, no jest trochę słabo. Centurion. Przedostatni czołg i mamy tutaj AMX-a. Peskę dostał. Pewnie też jest na stoku. Jedna pestka kończąca. Jedziemy po centka. On nie jest na stoku i od razu problem. No ale chyba damy radę. W końcu nas jest wielu, on jest jeden, ale ten wyjazd, no, wcześniej z czołgami, które są na stoku, gąskę mu załóż, gąskę. Nasz bohater grał ostrożnie, a tu z tym centkiem, który ma potężne działo, no, próbuje się bić twarzą w twarz, pocisk za pocisk, nie wiem po co. Jeszcze pół biedy, jakby próbował go objechać, no, chociaż Centurion jest... Ależ zmaścił to nasz bohater. Niesamowicie. Ja nie wiem, skąd ta nadmierna ostrożność w grze w pierwszej fazie, a następnie takie, nie wiem, gonienie w wyniku. No, trochę to tak wyglądało dziwnie, jakby to nie Hiro grał. Może miał jakąś dłuższą przerwę. Dobra, przejdźmy do wyników. Padła masterka i duży kaliber. Gdzie jest ten grat medali? Gdzie jest? Ale dobra.
prawie 8000 obrażeń. Można było zrobić więcej. Myślę, że jedną pestkę wkleić więcej można by było. 4 fragi, 1588 expa. Gdzie jest nasz bohaterski komet? Wow, wow, wow. Niesamowicie. No dobra. Co my tu jeszcze mamy? 930 zablokowane przez pancerz, 1233 asysty. No cóż, tak czy inaczej, to jest bardzo dobra bitwa na MX-30. No, ale trochę kuriozalna. Trzech przeciwników na stoku, no to jest coś niesamowitego. W jednej bitwie zazwyczaj to się nie zdarza. Topowe maszyny na stoku. No, a poprawię topowe. Z topowymi działami. O tak może. Dobra, nie znęcajmy się nad Hiro. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.